Zobaczcie, kto do mnie wrócił. Obrażona, ale wróciła. Wszystkie trzy wróciły. Luna jest najbardziej obrażona. Tak. Ale przejdzie ci, tak? Przejdzie ci, Luńciu. I wiecie, co jest takie dziwne? Że one dla mnie teraz są takie ciężkie, a one nie były. One nie są ciężkie. Luna waży ile? Ile ty ważysz? 5 kilo, nie? Ale jak podnoszę 2-kilogramowego Losia codziennie, to tak w porównaniu do Losia, to jaka ciężka jesteś. Jeszcze nie wiesz, kto to Leoś, się dowiesz niedługo. No kocham takie za duże bluzy. Jakby wiedzielibyście, że to jest do karmienia? Z tyłu. Coolest mom ever. Taki ziomutek dzisiaj. Nie lakuś, chodź. Tęskniłam ze spacerami. Chodź. Chodź. Alek mi wczoraj zmontował wózek, więc wam mogę pokazać, jaki wózek wybraliśmy. Jest przepiękny! Ale zanim wam pokażę, to też wam opowiem, dlaczego. Ponieważ w ciąży nie ćwiczyłam w ogóle i mam wrażenie, że moje siły, mięśnie troszeczkę poszły na spacer i naprawdę każdy kilogram dla mnie się liczy. Już jesteśmy w takim wieku i w takim momencie w życiu z Alkiem, że naprawdę zwracamy uwagę na wszystko, co może nam obciążyć kości, kręgosłup, mięśnie, cokolwiek. I tak samo zrobiliśmy również z fotelikiem. Wózek wybrałam, najpierw pojechałam do takiego miejsca, gdzie przetestowałam wózki. Tam były wszystkie wózki i w ogóle i można było przetestować. I wybrałam taki, który jest przede wszystkim lekki i jest odpowiedni dla wysokich osób. Bo zaraz wam pokażę ten pręt, który jest między kołami. Jest taki pręt pomiędzy kołami zawsze w wózkach i ludzie na to nie zwracają uwagi. Ale wysocy ludzie, a no my do najmniejszych nie należymy, jak robią kroki, to potrafią kopać wózek. I my bardzo tego nie chcieliśmy, żeby kopać wózek. No i tak, o, kolor wybrałam ja, bo jest przepiękny. Jest męski, ale nie jest czarny, jest antracytowy, a antracyt jest teraz mega modny. Nawet u nas w domu będziemy wykorzystywać antracytowe elementy, więc wybrałam, słuchajcie, Venici. O taki. I to jest upline. O, zaraz wam pokażę z innej perspektywy, bo on jest, no, on jest przepiękny. Tutaj ma w ogóle motyw przewodniczy, to jest lawa, on się tak nazywa, więc tutaj ma taką lawę. Pokażę wam z bliska. Jak mówiłam, zaczęłam mówić, że nie będę pokazywać twarzy synka, to tam ludzie zaczęli pisać. Ja dlatego również wyłączyłam opcję możliwości komentowania pod postami, bo tam po prostu jakieś, ja nie wiem, tam bagno się zrobiło, więc nie chcę nawet tego mieć pod postami, bo później artykuły są wytwarzane z obserwatorka napisała Sandrze, że, więc nie chcę tego mieć. No i ludzie mi zarzucali, ta jasne, jak dobrze jej zapłacą, to pokażę twarz dziecka. No to słuchajcie, zrzuciliśmy ogromne kampanie, ogromne, dla firm z dzidziusiami, które chciały Losia, twarz i jego na wizerunek na zdjęciach, na jakichś produktach, zrzuciliśmy. Zrzuciliśmy nawet okładkę gazety, która również chciała, żeby z Losiem wystąpiła. Więc nie, mogłabym pokazać dziecko, mogłabym sprzedać jego twarz i tego nie zrobię. Więc kolor jest antracytowy. Seria lawa. Piękny. I zanim tutaj napiszecie, że on się będzie nagrzewał i tak dalej, no właśnie nie, ponieważ Venici wykorzystuje taki materiał, który się nie nagrzewa i tutaj nie przepuszcza promieni UV, więc tutaj się nie robi sauna. Wszystko jest tacy piękne. Chromowane tutaj belki, więc takie bardzo w stylu Alka rock'n'rollowe. Nadal jest koszyk, przy tym wszystkim jest torba. Jak się kupuje wózek, to jest jeszcze no, ten taki spacerówka, jeszcze jest taki śpiwór na zimę, no, my w zimę nie będziemy w tym wózku już. Skóra. A, i to są te bajery. Patrzcie. Żeby Leoś mógł sobie świat oglądać, jak spacerujemy, jak już będzie na tym etapie brzuszka, albo żeby po prostu mu przewietrzyć, to tutaj się takie coś otwiera. O, i to już jest otwarte, widzicie? I tu, i tu. Więc taką brykę pierwszą ma Leoś. Fajna, co?